fucking pimp! Witam wszystkich na kanale związanym ze sportami walki. W odcinku dowiesz się o najnowszych wydarzeniach w świecie z ostatnich kilku dni. To zaczynamy. Na początek. Mocne przygotowania Gamrota przed UFC. 299. Na 4 tygodnie przed galą UFC 299 Mateusz Gamrot już melduje się na sali w klubie ATT w Miami. Zmierzy się z byłym mistrzem UFC Rafaelem Dos Anjosem. Już od samego początku pobytu ciężko trenuje i sparuje z swoim klubowym kolegą Dustinem Poirierem, który swoją drogą również pojawi się na tej gali. Kolejne 5 na 5 mocnych rund za nami. 5 tygodni do UFC 299. To są jedne z najcięższych przygotowań, ale wszystko zaprocentuje w walce. Robota zrobiona. 4 godziny treningu, jiu-jitsu, gumy dorobione. 4 tygodnie zostają. Trudy widać na twarzy, ale jest wspaniale. Będzie jeszcze lepiej. Pozdrawiam serdecznie. Martin Lewandowski o przyszłych wydarzeniach w KSW. Martin Lewandowski w rozmowie z portalem MMA.pl opowiedział o kilku ciekawych rzeczach związanych ze swoją organizacją. Na początek wyjaśnił zasady turnieju, który zadebiutuje na KSW Epic 17 lutego. Półfinały będą walkami dwurundowymi, po 5 minut każda. W przypadku remisu na kartach punktowych do dalszej rywalizacji przejdzie zawodnik, który wygrał pierwszą rundę. Pozostałe zasady walk pozostają bez zmian. Finał zostanie rozegrany na dystansie 3-5-minutowych rund. Natomiast wiesz, no jest też fajna zasada, którą też Wojów wprowadził, czyli to, że pierwsza, jeżeli w przypadku remisu, to decyduje o to pierwsza runda i ludzie jakoś podnieśli, wiesz, larum, dlaczego, po co, że co to za w ogóle sprawiedliwość. No sprawiedliwość jest zajebiste, w sensie no, oczywiście, że to jest spoko rozwiązanie, dlatego że chcemy, żeby każda walka no i oczywiście teraz gadamy o turnieju, była super atrakcyjna i nie chcemy, żeby ta pierwsza runda, wiesz, była właśnie na przeskakanie i tam 3 ciosy i po prostu na punkty po prostu ktoś wygra, tylko właśnie, żeby zmusić od razu zawodników od pierwszej rundy do akcji i do aktywności. Dodatkowo włodarz KSW wypowiedział się, co myśli o zatrudnieniu Mateusza Don Diego Kubiszyna, obecnie fajtera Gromdy. Jak mówiłem, Kubiszyn gdzieś tam już wstępnie jakby zaczął mi się... Wiesz, coraz częściej gdzieś tam ten zawodnik dobija się z różnych stron i to by było przy konkretnym zestawieniu, myślę, bardzo fajne pojedynki. Jest po prostu, wiesz, no, zawodnikiem, który walczy widowiskowo, rozumiesz, no, po prostu walczy zajebiście, no i przynajmniej to pokazał na Gromdzie i na pewno takich gości z charakterem, wiesz, to jest miejsce na pewno KSW dla takich ludzi, no, ale nie chcę tu deklarować, nie chcę też robić jakichś nadziei i tak dalej, mówię jest tylko gdzieś tam na jakieś, nie wiem jak to powiedzieć, na mapie zainteresowania, ale nie ma żadnych planów na tą chwilę, dzisiaj, na jego zestawienie, na jego zatrudnienie, na przeciwnika, na galę i tak dalej. Trener Raubo ocenia pojedynek Mamed vs. Adamek. Wielokrotny mistrz Polski w boksie, obecnie trener Zbigniew Raubo. O tej postaci wiele osób dowiedziało się dopiero za sprawą walki freakfightowej Michała Owczarzaka z warszawskich koksów. Sam opowiada, jak się odnajduje w tym świecie social media. I dzisiaj mnie kojarzą przede wszystkim przez Michała, a nie przez stricte box. Nie, no ale jedno drugiemu nie zaprzecza. I dopiero pierwszy taki szok był, jak mi kuzynka Danka napisała SMS-a, co ja robię w tym internecie, jak ja się brzydko odzywam i tam ktoś mi to pokazał i byłem mocno zdziwiony, tym bardziej, że Michał się zapytał, czy on to sobie może nagrywać. I on mówi, no chłopie, no jak to możesz, przecież ja tu nie kradnę, nic tu złego nie robię, jest to klub ogólnodostępny dla wszystkich, to jakie ja tu mam mieć tajemnice. I później jak już było tych 600 tysięcy Wyświetleń, to przyszedł baran na salę, mówię, ty co ty robisz, jaki turka, weź ty to przycisz ten to, bo jak to tam wygląda, a ten spojrzał na mnie jak
na barana, trener. To się dopiero zaczęło, to dopiero będzie parę milionów. Wypowiedział się również, co sądzi o walce Mameda Khalidowa z Adamkiem i wskazuje swojego faworyta. Skoro Mamedowi nie wolno dusić, nie wolno przewracać, nie wolno wielu rzeczy robić w parterze, czyli Mamedowi nie wolno nic. Tomek może wszystko to, co potrafi. Tomek, zatrzymanie, załapanie w ringu byłaby dyskwalifikacja i Tomek o tym wie. Tomek ma po prostu robić sobie to. A to, czy Tomek będzie z Mamedem w klatce schodowej, czy na klatce schodowej, czy to będzie klatce taka ta prawdziwa klatka do MMA, czy to będzie knajpa, czy to będzie kino, to i tak wygra. Ewa Brodnicka o pojedynku kolegi Tomasza Adamka, jako była pięściarka. Zaznajomiona w tym sporcie, Ewa Brodnicka wskazuje faworyta w starciu Mamed Khalidow kontra Tomasz Adamek. Nie jest tajemnicą, że upatruje ona większe szanse po stronie byłego mistrza świata w boksie. Dodaje również, czy pojawi się w najbliższej przyszłości w oktagonie. Jest szybki, no po prostu kawał chłopa, który myślę, że jeszcze może was zaskoczyć, bo niektórzy mówią, że no ten wiek, że jest, prawda? Zardzewiały. Tak, że zardzewiał. No wiadomo, nie walczył kilka lat, ale wiesz, walczył w stójce, to jest po pierwsze formuła, no tak, Adamek jest lepszy technicznie, jest silny, ma większe doświadczenie, więc nie wiem, czym Mamed musiałby go zaskoczyć. Jeżeli miałaby się walka skończyć na punkty, to wydaje mi się, że Adamek wypunktuje. No właśnie mam nadzieję, że jak najszybciej. Właśnie rozmawiałam tutaj za kulisami, że trochę dziewczyn mnie się boi. Proszę was dziewczyny, nie bójcie się. Chciałabym bardzo zawalczyć w formule stójkowej i nawet mam taki pomysł, że ja bym mogła walczyć tylko jedną ręką lewą, a moja rywalka dwoma rękoma, więc zróbmy walkę, wszystko się zgadza. Film promujący Gromdę. Podziemny klub dla współczesnych dżentelmenów znowu w akcji. Kolejna Gromda została zapowiedziana na 1 marca. Film promujący został tematycznie przygotowany na podstawie serialu Blok Ekipa. Space On. Mocne pierdolnięcie. Łazar. Twarda bania. Scarface. Mózg i walka do końca. Ty Łazar, ty miałeś kiedyś prosty nos, czy takim się urodziłeś? Weź mnie denerwowo, zaraz ty będziesz miał krzywy. Przejdźmy teraz do kolejnych wydarzeń sportowych. Już w piątek będzie okazja do obejrzenia gali One Friday Fights 51 w Bangkoku. Klasycznie zobaczymy tam potyczki w kickboxingu, Muay Thai i MMA. Start o godzinie 13.30. W sobotę będzie również kilka ciekawych propozycji. Na start Federacja Octagon MMA rozpocznie swoją 53. galę. Kibicie Freak Fightów zapewne nie mogą się doczekać kolejnego spektaklu Federacji Fame MMA. To wydarzenie będzie specjalne, bo po raz pierwszy zobaczymy 8-osobowy turniej zawodników, co mocno elektryzuje kibiców. Stawką są 2 miliony złotych. Tego dnia zobaczymy jeszcze jedno stricte sportowe wydarzenie. UFC Fight Night za oceanem rozpocznie się o godzinie 22. Wystąpią na niej dwaj Polacy, Marcin Prachnio oraz Robert Bryczek. Dla tego drugiego będzie to debiut w federacji. Miejmy nadzieję, że przedłuży swoją dobrą pasę 5 zwycięstw z rzędu. Jeśli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę pod filmem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia za tydzień